będę biegał. Cześć wszystkim, jestem Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. No tak, znowu przemalowałem ciężarówkę. No już kiedyś tak kolory się pojawiły, kiedyś były u mnie. O, panda może fajna, wszystko, ale takie trochę... fajne było, polecam, jak ktoś ten... No dobra. Jesteśmy sobie ludziska... No, Christiansen to należy, dobrze, można powiedzieć. Na Stavanger albo Bergen jeszcze odwiedzimy dzisiaj. Zobaczymy, gdzie będziemy mieli zlecenie. Z Christiansen. No dobra, nie mamy zlecenia tak łatwo. Czekaj. Pracy zajmuję zewnętrzne. Jeszcze w ten sposób zrobić. Christiansen. Do Stavanger 2 godziny to słabo. Stawanga to jest bliziutką. Kopenhaga. Do Kopenhagi silniki wiatraków. Tak. Komu... Albo nie, wolę to wziąć. Weźmy to, bo jestem blisko tej firmy, a nie chcę mi się jechać pisanie Bóg wie ile drogi nakładać przez to, żeby dojechać do firmy. To tak. To weźmiemy to w takim wypadeczku. Żeby nie ryzykować. A tak, jeżeli chodzi o... o wywrotność... To, żebym próbować, nie jeździłem trochę. Poza odcinkiem różnymi prędkościami, no to nawet się nie przewracałem. Wiadomo, jakiś był ostry zakręt, to już był trochę kryzys, już się zaczynał, ale nie, czyli to robiło bardziej... czułość kierownicy powodowała te wywrotki. Z tego wynika. Mogę ten znak skosić, bo mnie przeszkadzałby przez następny raz, by mi nie przeszkadzał. Kurde. By mi nie przeszkadzał przy wyjeździe. Jabłkiem mi się odbija. Pięknie. Pierwszym razem zaczepiony. Zasprzęglony. Nie sprzęgło. O Jezu, no wiecie o co chodzi. Będę to auto safe mi nic nie pomoże w tym wypadku. O, ładunek jest zewnętrzny, to się o tym czymś zapisuje. No i teraz ten piątek co będzie? Piątek, cały ten weekend co będzie? Mam nadzieję, że nic mi się nie zmieni. To na to udało mi się brata naciągnąć. Na odcinki może jeszcze wtedy na live też się pojawi. Może to jeszcze się przyturla. A patrz na lusterka, to woda jest. Jakieś niebieskie coś tam się przesuwało. Jak on objechał? A może być droga jakaś niepołączona z niczym. Znaczy droga, ale nie jest na mapie. Już kiedyś taką okazję, nie pamiętam czy to był odcinek z tego czy nie. Już nie pamiętam tego szczegółu. Ale wiem, że była taka droga w jednym miejscu, że...
że jest, ale nie jest na mapie. I to właśnie. I tak sobie jedziemy. Nie, no tu jest zamknięte. Nie wiem, jak on tam wjechał. Myślałem właśnie, że może taka właśnie taka droga jest tam. Mhm, 90 jadę maksimum, więc tu wywrotka nie jest mi straszna. O, widzicie, droga była, nie była zablokowana dodatka żadna. Tak, aż muszę sprawdzić tę drogę. A się tu gdzieś wjechać, czy to jest ściana? Powoli. Powoli, żeby nie mieć jakieś... Taka fajna droga. I czemu ona nie jest na mapie? No, już wiem, gdzie pewnie wyjedziemy sobie. Potem tego typa sobie jedziemy. Kurde, jakie to fajne jest. Czemu ona nie jest zaznaczona? Chyba, że teraz gdzieś spadnę pod mapę, teraz spadnę. No to będzie też jakaś atrakcja. Ja widzę, ten typ potem stoi tam. Nie, to jest taka fajna droga, a nie jest na mapie. Czemu twórcy tego nie zrobili? No, trochę zrobiliśmy kółko, ale tak samo tutaj gdzieś byłem widziany, jakąś drogę dziwną. Gdzieś tu była, za chwilę. Tu jest. Znajdź na mapie. Tu coś jest. Widzicie? Pójdźmy co tutaj, zobaczymy co to jest. Nie ma X-ów. Nawet latarnie są wszystko. Czemu tu nie ma jej zaznaczonej? A i to tu się tędy wyjeżdża. Nie pomyliłem się, zrobimy rundkę, no dobra. Widzicie? Nieraz takie tajemnice mapa skrywa. To po prostu musicie wjeżdżać w takie drogi, czy na przykład jak widzicie, skrzyżowanie nie ma X-ów blokujących, to znaczy, że coś tam jest. No. Ciekawe. Jak to się nazywa? Easter Egg, czy jakoś tak? No dobra, myślę, że już nic nie spotkamy, które będzie mnie kusiło, żeby znowu pojechać sobie. Oj, mam lekkie spadki. Jakiś ruch musi być, Christiansen musi być za duży. O nie, to się znowu. A nie, tu są X akurat.
Już chciałem tam jechać. A, to na prom jedziemy. Prom. Paliwo tak dosyć mizernie mamy ilość. Musimy się ratować chodnikiem trochę. To moje malowanie, które mam, to ono jest chyba z dodatku Special Transport, chyba sobie co kojarzę. No collision? Jest. No. Zajmiemy 8 godzin, 460 km do celu. Cześć chłopie. O, 3 godziny 15 minut płynie prom. No to trochę mniej, ale byśmy pojeździli troszeczkę sobie tajemniczymi drogami. Więc czasem ten nowy będzie dosyć nawet piękny. O Jezu. Ale padać później. No wiem, mogłem opcję wyłączyć, ale to... Niech se pada. Wow. Ta mechanik chyba to zamieszcza ogłoszenie. A, DLC, ja. A, już nie kupuję DLC do kar mechanika. Wam się nie chce oglądać, mimo że gracie, żeby się chciało, ale... Ale też jak wy nie oglądacie, to... Ten z tyłu za nami jest bez ogranicznika, więc zaraz nas wyprzedzi. O, już zaczął. Mam nadzieję, że nic nie zrobi złego, bo... Nie chciałbym go banować. Reportować, no. Bez szwank, bez problemu przeszedł nawet, obicie, nawet nie zajechał nam drogi. Jechało sobie pięknie, grzecznie. Tak jak powinno się jeździć, a nie skręcać przed ryjem. No, nie ukrywam, że przez deszcz spadki FPS-ów są. Nie będę mówił, że nie są.
A przynajmniej zostały 4 godzinki, 6 minut, 286 km do celu. Jeżeli byście chcieli, żeby wróciły odcinki z GTA, napiszcie. Długi ten tunel drogi. Ja tu nie mam mapy odkrytej, jakimś cudem. Tam. Też mam widzów trochę odgromadzonych na tym, na Steamie i kurde, nie mam. Jechałem może jedną rundkę, albo wcale, obiecuję. Wiem, głupio mi, obiecuję wam, że z wami pogram czy coś, a... No ale mówię. Ten czas. Czas dla mnie jest ważny. Na przykład mam możliwość. No wiem, to już mówiłem. Możliwość, wchodzę, nagrywam. Aż miałbym na kogoś z was czekać, nim to wejdzie, a najlepiej. I wtedy mi czas cenny ucieka. Wiadomo. Niektórzy. No są mi, są niecący, niektórzy są prawie. Mogą się wyjść się stawić. No. Tylko na myśli ciebie na przykład. Tylko, że ja na przykład. Szybko na przykład i muszę. Myślę, że od listopada to się zmieni. Będzie pokój, zamknę drzwi. Zamknięty. Teraz też nie wiem, nagrywam, ile czasu mi to zajmie. W poniedziałek nie było odcineczka. Za to we wtorek mieliście. W środę, w czwartek też mieliście. Wiadomo, nagrywam już jeszcze przed publikacją tych filmów tamtych. Znaczy jeden już się pojawi. Bo dzisiaj mam poniedziałek, a we wtorek już mam. Już film mam. Więc. Czy tylko nie wiem, czy następny będzie dzień po dniu, czy będzie w czwartek, czy środę mieliście go. Na tego to oglądacie. Może w piątek. Ciekawe, czy wbijemy level setny na tej trasie. Ja cały czas na długi jechałem, chciałem mrugnąć mu długimi, to mrugnąłem mu krótkimi. Co w ogóle wieziemy? Pszenicę. Nie, czekaj, czemu nie mogę zrobić tak? O. Tym zwykłym klaksonem idzie tak zrobić. Rąbką trochę ciężko. Prawie się udało. Republika Ludowa Chin chyba jechała. Oj, nie widziałem tego. Osobówki nie widziałem, została z halogenów po oczach.
Aha, coś ty. Jaki ruch się zrobił? Głośno tej trasie trochę jest. A no tu się jedzie. Widzę na tej drugiej nawigacji, widzę. Tej, co wbudowana jest w ciężarówce. Specjalnie tam oddaliłem sobie obraz, żebym widział, co się dzieje z tyłu. O, nie będę się rozglądał. Widzieliście, co się skończyło. Jak to się skończyło we wtorkowy odcinek, we wtorkowym odcinku. To jest właśnie przyczyna do karamboli. Hamburg? Przynajmniej za godzinka, 15 minut, 78 km do celu, tylko już... Szkoda, że Pat ma za mało guzików, ma, żeby móc ustawiać więcej opcji ciekawych. Ktoś chyba nas goni, co? Gorzej, dwóch za nami jedzie. Ja się wolę trzymać do swojego pasika. Wtedy mam pewność, że jak pójdzie na przykład report, że nikt nie powie, że to z mojej winy na przykład, bo... Wojtek Fischer gra w OMS w OMC 2. O dance. Nawigacja mi jakaś pokręcona, widzicie? Jak ten z nami jedzie? A, dobra, ile? Tak.
A, nie przeszło. Jeden fajny manikami, sorry. Już przepraszam na zapas. My mamy bardzo ścinki, dużo o spadki FPS-u. No i dobra. Do Nord Foodo przywiozę pszenicę. No. Ja. Ach, dobra. Pięknie. Zepsułem. Może jeszcze to jest. Jeszcze krótka wanna jest. No. Więc się udało wybrnąć z tego. I raczej powinno być bez kazy. Chester. Będzie ostatni? Będzie. No nie, no to trochę daleko blokuje. Myślę, że tylko ze dwa odcinki. Dwa odcinki i będzie level setny. No i dobra, tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i oczywiście zapraszam na kolejne. No i oczywiście na live'a sobotniego. Mam nadzieję, że nic mi nie przeszkodzi. No. To na tyle. Pozdrawiam, Redox. Cześć.